Elu, słuchaj, teraz tak. Otwórz sobie oczy i jak masz oczy otwarte, powiedz, ile procent swego ciała widzisz? No, niecałe 5, może nawet mniej. Super. A zamknij sobie teraz oczy i teraz wyobraźni popatrz na swoje ciało i powiedz, ile procent widzisz wyobraźni swego ciała? No, całe. Pięknie. I o to mi chodzi. Czyli już przeszłaś pierwszy test, że jesteś bardzo wiarygodna, czyli oceniasz rzeczywistość bardzo rzeczywiście. Dobrze. W takim razie teraz tak, przy zamkniętych oczach, znowu przeskanuj całe ciało, ale teraz już się skup na nim i zwróć uwagę, czy wszystko leży wygodnie, rozluźnione. Stopy, nogi, brzuch, klatka piersiowa, ramiona, ręce, szyja, głowa, tak jakby zwróć na wszystko uwagę i rozluźnij. Tak, wszystko leży wygodnie. Wszystko jest wygodnie. Super, w takim razie teraz ja przenoszę całą twoją świadomość na twoje pięty i bardzo, bardzo delikatnie nimi poruszę i powiedz mi, czy one tam są. Są. Dobrze. Teraz znowu przenoszę całą twoją świadomość na oczy fizyczne. Otwórz swoje oczy fizyczne i powiedz, co zobaczyłaś tak na wprost, jak je otworzyłaś. Żyrandol. Dobrze. Wybierz sobie jakiś taki łatwy fragment tego żyrandolu. Taki najłatwiejszy, jaki jest tylko możliwy. Taki bardzo prosty, bo ja później zapytam cię o pewien fragment i będę chciał, żebyś mi opowiedziała. A ponieważ nie wiesz, o co cię zapytam, to na ten fragment, który zwróciłaś uwagę, bardzo dokładnie mu się przyjrzyj. To jest bardzo ważne. Teraz tak szeroko masz otwarte oczy, patrzysz się na ten fragment, przyglądasz mu się bardzo dokładnie. Teraz robisz mu zdjęcie, takie wyobraźni, bo z wyobraźni jest lepiej odczytać, jeżeli się patrzy na zdjęcie. Teraz zamykasz oczy i wyobraź sobie, jak patrzyłaś na ten fragment i powiedz mi, czy widzisz go tak samo, czy jakoś inaczej. Mniej wyraźnie, ale tak samo. Dobrze, to otwórz sobie jeszcze raz oczy i przyjrzyj mu się bardziej dokładnie. Staraj się jak najwięcej szczegółów zapamiętać, bo później wyobraźni możesz sobie wyobrazić ten moment, w którym patrzyłaś i powinnaś widzieć tak samo, a nawet lepiej. Więc teraz znowu przyjrzyj się bardzo, bardzo dokładnie, tak byś chciała głębiej wniknąć w to. Teraz robisz znowu zdjęcie. Zamykasz oczy i teraz wyobraź sobie, że to zdjęcie masz przed oczami i widzisz ten fragment. I teraz widzisz go lepiej czy tak samo? No tak samo. Dobrze. Teraz znowu otwórz oczy i teraz już bardzo precyzyjnie się przyjrzyj, bo dlatego, że właśnie zapytam cię o bardzo mały drobiazg. A ponieważ nie wiesz, o jaki drobiazg się zapytam, więc przyjrzyj się temu elementowi bardzo dokładnie. Teraz znowu robisz zdjęcie, zamykasz oczy i teraz wyobraźnij, trzymaj ten obraz tego zdjęcia przed oczami, żeby nawet na ułamek sekundy nie zniknął. A ja całą twoją świadomość przenoszę na twoje pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy, od kości ogonowej aż do podstawy czaszki, teraz na klatkę piersiową, a teraz na twoje serduszko. Elu, spójrz na swoje serduszko teraz, tak, ale skup całą swoją uwagę na nim i powiedz mi, czy ono pracuje szybko, wolno, równo, nierówno. Chodzi mi o takie bardzo subtelne odczucia. Tak się w niego wsłuchaj i powiedz, jak ono pracuje. Tak ciężko.
ciężko. Spróbuj coś więcej się dowiedzieć. No tak czuję, jakby jakiś ciężar było na nim. Dobrze. A zapytaj się go, jaki ma ciężar, o co mu chodzi, czego chce, czego potrzebuje. Nie wiem, tak przyszło mi do głowy, że wolności. Nie masz wolności? Coś cię zniewala? Ogranicza? Ja siebie. A dlaczego ty to robisz? Nie chcesz się dobrze bawić? Być szczęśliwa? Próbuję wszystkim zrobić dobrze wokół. Nie da się zrobić wszystkim dobrze, jeżeli sobie nie zrobisz. Jeżeli jesteś biedna, nikomu niczego nie dasz. Jeżeli jesteś smutna, nikomu niczego nie dasz oprócz tego, co masz. I tak dalej, i tak dalej. Czyli rozumiesz, jeżeli chcesz dawać radość, szczęście, nie wiem, przyjemności komuś, to musisz być sama szczęśliwa, uśmiechnięta, zadowolona. Rozumiesz? To jest podstawa. Dobrze. Powiedz mi, jak tak przyglądasz się swojemu serduszkowi, to widzisz to jako mięsień, taki normalny, pracujący, czy jakoś inaczej? Bardziej to czuję. Bardziej czujesz. Dobrze. Ja chcę, żebyś się wczuła, dlatego że są różne sposoby widzenia. Można widzieć oczami, można widzieć oczami wyobraźni, można widzieć oczami duszy, jakimiś tam jeszcze innymi oczami, ale można też widzieć przez dotyk, tak jak na przykład niewidomi widzą. Można przez różne zmysły widzieć. To nie ma znaczenia. I teraz bardzo mocno się wczuj w to serduszko i wyobraź sobie, że go widzisz. I teraz jak go widzisz? Jako mięsień pracujący taki normalny? Czy jakoś inaczej? Taki kształt jakby normalne serce, tylko taki cały ciemny. Widzisz, chodzi o to, że właśnie jakby tutaj ona mówi, że ty jakby sama siebie nie kochasz. Jakby nie widzisz siebie, jakby nie doceniasz siebie, a chcesz innym coś dawać. Rozumiesz? Chcesz innym sprawiać to. To, co przed chwilą powiedziałaś. A serduszko mówi właśnie w ten sposób, że sama siebie nie widzisz. Jak myślisz, co jest powodem? Jakie miałaś dzieciństwo? Chodzi mi o mamę, tatę. No, tato pił. A mama? No, mama, dobra kobieta. Wszystko trzymała w kupie. Bardzo ładnie to określiłaś. Mama trzymała w kupie, a tato miał to gdzieś, tak? Znaczy, nie miał gdzieś, tylko dał się wciągnąć. Znaczy, wiesz, jak się zakłada rodzinę, mówię tu o tym poziomie. Skoro zakłada się rodzinę, to nie ma czegoś, co dał się wciągnąć. Co? Nóżki mu ktoś zabrał, rączki mu zabrał, uwiązał go i zaciągnął, zniewolił, rozumiesz? Tak, tak. To jest takie, wiesz, jakby to można powiedzieć brzydko, głupie tłumaczenie. Albo się, albo kogoś. Więc tutaj nie tłumacz takiego czegoś w ten sposób, że dał się wciągnąć, albo że był chorym człowiekiem, albo był tam zagubionym, albo coś. Chodzi o to, że jeżeli ty podejmiesz decyzję założenia rodziny, no to będziesz robić wszystko, żeby ta rodzina naprawdę była w kupie, a nie na kupie. Tylko właśnie tu jest ten schemat, bo to pokolenia. Ja wiem, Elu, ja bardzo dobrze wiem, jak to działa. Ale chciałem ci... od dziecka. Tak, ja wiem, ty masz problem, z którym ja się często spotykam. Ale chodzi o coś innego. To nie chodzi o to, żeby z tego powodu dramatyzować, tylko chodzi o coś innego, żeby to zrozumieć i przejąć los we własne ręce i zmienić coś sobie, bo dopóki będziesz się trzymała starego schematu, nie stworzysz nowego, no to nic się u ciebie nie zmieni. Nie można na byle jakich fundamentach postawić wieżowiec, bo on się wywróci. Rozumiesz? Zawsze fundamenty są podstawą, ale to nie znaczy, że jak ty nie masz fundamentów, że ty już ich mieć nie możesz, bo to była bzdura. Dlatego to o to chodzi. Ale to dobrze, dobrze, bo tu chodzi o coś innego. Elu, powiedz mi, czy ono bije równo? Tak raz, 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 czy na przykład bije tak raz, raz, przerwa,
Potem raz, dwa, trzy, na przykład przerwa. Chodzi mi o arytmię. Czy ma jakąś arytmię, czy nie? Albo czy ta praca jego jest taka lekka, czy takie ciężkie jest te uderzenia? Ciężka, ale bije równo. Znaczy w tym momencie czasami mi się zdarza, że się zatrzymuje na chwilę. Mhm. A teraz pracuje równo, tak? Tak, tak. Dobra, przyglądaj się teraz tak, wyczuwaj go. Czy wyobraźnią, czy czymś, skup całą swoją uwagę na serduszku, a ja całą twoją świadomość przenoszę na twoje serduszko. Ja teraz będę liczył od 1 do 5, a ono będzie się stabilizować i będzie zwalniać. I na 5 zaśnie i zrobi się taka absolutna cisza. 1, 2, 3, 4, 5. Wchodzi coraz głębszy sen, głębszy relaks, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Serduszko zasypia i śpi. A ty czujesz taki spokój i ciszę, która rozchodzi się na całe twoje ciało. Stajesz się coraz bardziej zrelaksowana, coraz lżejsza. Teraz jesteś lżejsza od powietrza i zaczynasz się unosić do góry, jesteś pod sufitem. Teraz przechodzisz przez sufit i wyskakujesz na dwór i jesteś 5 metrów nad dachem domu, w którym teraz się znajdujesz. Powiedz mi, czy ten dach jest płaski, czy on jest szczelisty? On jest taki jak piramida z góry. A, jak piramida, dobrze. I teraz lecisz coraz wyżej, teraz ogromną prędkością lecisz w stronę chmur i jesteś pod chmurami. Dotykasz czubkiem głowy chmur. Chmury są mięciutkie, delikatne, przyjemne, ale nie chcą cię przepuścić. I ty wisisz jak taki sopelek. Patrzysz na ten dom, w którym teraz jesteś. Patrzysz na całą okolicę. Rozpoznajesz całą okolicę? Mhm, tak. Wszystko jest normalnie. Dobrze. Teraz patrzysz na wieżę Eiffel w Paryżu. Teraz patrzysz na Statuę Wolności w Stanach. Teraz patrzysz na Chiński Mur. Prowadzę cię po starych ścieżkach, o których słyszałaś. Powiedz mi, czy to wszystko widzisz tak normalnie, czy jakoś inaczej? Normalnie, jak na zdjęciu. No oczywiście, bo tak jest. Dobrze. Teraz chmury się otwierają, ty wchodzisz do środka i się zamykają. Ty nic nie widzisz, tylko chmurę od środka. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, czy ona jest biała, szara, czy jakaś inna. Biała jest. Biała. Z czym ci się kojarzy? Że co to jest? Taka mgiełka. Mgiełka. Byłaś kiedyś w takiej mgiełce, czy pierwszy raz jesteś? Byłam. Byłaś, dobrze. W takim razie teraz nad głową otwiera się ta chmurka, robi się, powiedzmy, taki wielki otwór i ty widzisz niebiesiutkie niebo, teraz unosisz się do góry i chmurki się pod stopami zamykają i ty stoisz bosymi stopami na chmurkach. Dookoła ciebie są chmury, nad tobą niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. No nieskończona. Dobrze. A powiedz, czy na tej wysokości nad chmurami niebo jest bardziej niebiesiutkie, ładniejsze, czy takie same jak z ziemi? Znaczy widzę takie, przechodzi granat i widzę taką drogę mleczną, się otwiera nade mną. Czy widziałaś kiedyś już tak czyste niebo, czy pierwszy raz? Tak czystego nie widziałam. Nie widziałaś. Dobrze. Ja policzę do 3. Niebo zamieni się w nocne niebo i będziesz widziała jego w całej odsłonie. 1, 2, 3. Powiedz, jakiego koloru jest tło nieba i jak dużo jest gwiazd? No, jest takie bardzo ciemne i tych gwiazd jest mnóstwo. Widziałaś kiedykolwiek tak dużo gwiazd, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. Pierwszy raz. Dobrze, teraz unoszę cię do góry i teraz ogromną prędkością pędzisz przez ten kosmos. W linii prostej lecisz i przyglądasz się właśnie kosmosowi, co w nim jest. Widzisz planety, mgławice, galaktyki. Widzisz wszystko, co o czym wiesz, ale widzisz też takie obiekty, których nigdy nie wiedziałaś. Powiedz mi,
jakie obiekty tutaj są, których nigdy nie wiedziałaś, a jakie, które widziałaś. Chodzi mi o rozpoznawanie. Przestrzeń? Jako to, co mnie otacza. Czy jest coś innego oprócz gwiazd tam w kosmosie? Widzę Saturna tylko, jakby z boku. Dobrze, to teraz kierujesz się w jego stronę, zbliżasz się coraz bardziej i teraz jesteś już blisko przy nim, widzisz go bardzo dokładnie całego. Opisz mi, jak wygląda. No tak jak na zdjęciu. Dobrze, teraz zbliżasz się jeszcze bardziej wchodzisz w jego atmosferę, a teraz lądujesz na jego powierzchni bosymi stopami. Powiedz mi, jaka jest jego powierzchnia, no i to wszystko, co tu jest, takie zwykłe rzeczy. Czuję tylko stopy, jak stykają się z powierzchnią poza tym. To jest ciepła powierzchnia, chłodna, miękka, twarda. Czuję tak, jakby taka popękana ziemia. Popękana sucha. Aha. Dobrze. Ja teraz daję ci specjalne okulary prawdy, przed którymi nikt ani się nie może ukryć i ty widzisz normalnie powierzchnię jego. Powiedz mi, czy jest tu jakaś zieleń? Jakieś rośliny? Nie ma. Czy tu jest woda? Woda jak pustynia. Czy są tu jakieś istoty? To rozglądaj się, zbadaj. Tu myślami możesz się przenieść w każdy dowolny zakątek i zbadać, dowiedzieć się, co chcesz. Więc teraz tak, używasz myśli swojej. Co chcesz zobaczyć, gdzie chcesz być, co chcesz tam widzieć i zwiedź to ładnie. Piotruś, jesteś gotowy? Policzę do trzech, zaśniesz i przeniosę cię w przestrzeń Eli. Dobrze. 1, 2, 3 i śpisz. Już jesteś w przestrzeni Eli. Teraz przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości. Będziesz pracował w tle od góry do dołu. Sprawdzaj, czy jest połączenie, przepływ energii, informacji. Sprawdzaj wszystkie poziomy. Jeżeli są jakieś uszkodzenia, coś wszystko naprawiaj. Podłączaj, a też sprawdź całą przestrzeń tu, na tym poziomie. A później przejdziemy do tego. A przy okazji przyglądaj się temu też, co my tu robimy. Dobrze, Elu, i co tam jest ciekawego? Znalazłeś jakieś ciekawe fragmenty? Albo co? Nie znalazłam nic. Nic? Jak myślisz, dlaczego się tu znalazłaś? Dlaczego właśnie tylko tą planetę widziałaś, a innych nie? Dlaczego ciebie ta planeta tutaj ściągnęła? Albo zwróciła uwagę twoją na siebie, lub ty na nią. Bo ciekawiła mnie od dawna. Dobrze, ja chciałbym, żebyś teraz właśnie uzupełniła sobie tą wiedzę, której ci brakowało w związku z tą ciekawością. Teraz możesz się normalnie jej pytać, tej planety, normalnie się pytać to, co chcesz wiedzieć i ona ci będzie odpowiadała, oczywiście to będzie telepatycznie, tak, że będziesz miała takie odczucie w sobie i będziesz wiedziała, co to znaczy. Weź teraz, porozmawiaj się z tą planetą i dowiedz się tych rzeczy, które ciebie interesują. I jak się wszystko dowiesz, wszystko będziesz wiedziała, to mi powiesz i pójdziemy dalej. Mam teraz taką pustkę w głowie. Co to znaczy? Czuję tak, jakbym nie miała żadnych pytań. To teraz powiedz na głos, dlaczego mam pustkę w głowie i nie mam żadnych pytań? Dlaczego mam pustkę w głowie i nie mam żadnych pytań? Jaka przyszła ci odpowiedź taka? Dalej mam tą pustkę. Miałaś już kiedyś taką pustkę, czy pierwszy raz? Często mam taką. A, często. Dobrze, Piotruś.
Dlaczego Ela ma taką pustkę w głowie? Co jest powodem tego? Rozpraszają się informacje, coś takiego. A co jest powodem, że się rozpraszają te informacje i nie docierają do nich? Jakby skupienia brak. Brak skupienia. Czy ty, Elu, potrafisz się skupić na przykład nad czymś, jak coś robisz, czy częściej jesteś rozkojarzona? Potrafię. Potrafisz się skupić. Tak. Co, Piotruś, powoduje to rozkojarzenie? Chodzi mi o przyczynę, zdarzenie, obojętnie co by to nie było. I czy w tym życiu, czy w innym, wszędzie, szukasz w całej historii? Jakieś takie ciemne mi się coś pokazało, był zasłonięty. Dobrze, to zbadaj. To ja ci daję teraz okulary prawdy, do którymi nikt ani się nie może ukryć i widzisz to, co ci się pokazało i to, co jest po drugiej stronie. Zbadaj to wszystko. To jest coś takiego. Było dużo informacji. Tak. I tak jakby przeskakiwanie z jednej na drugą. Elu, mamy to naprawić? Tak, proszę. Piotruś, napraw to. Dobrze. Elu, czy coś zauważyłaś w związku z tym, jak zostało to naprawione? Coś poczułaś, zauważyłaś, czy nic absolutnie? Znaczy, poczułam, jak ze skroni jakby mi szły takie mrówki na czubek głowy. Mhm. I poczułam taką temperaturę w środku głowy, tak w środku czoła, głęboko. Dobrze. Piotruś, ja teraz ciebie przenoszę do tego momentu, gdy ten mistrz, no coś robi, Eli, i zobacz, co on tam zrobił, co to jest. To mi się pokazał, że jakby jakąś obręcz założył, która spowalnia przepływ energii. Dokładnie. Dobrze. Elu, czy chcesz, żebyśmy ci to zdjęli, wszystko, co on zrobił, i oddali jemu? Tak, tak, proszę. Dobrze. W takim razie weź to, zdejmij wszystko. Absolutnie ze wszystkim. I zakładasz to jemu. Nie jest zadowolony. Nie jest zadowolony. Powinien pomyśleć wcześniej, jak to zakładał. Powiedz mu, że oddajemy ci to, dlatego, że to jest twoje. Żebyś na drugi raz wiedział, że jeżeli komuś chcesz pomóc, to mu nie szkodź. I najpierw sobie trzeba zrobić coś takiego, a potem dopiero komuś. A dlaczego on mi to zrobił? Możemy się go zapytać? Zapytaj się, dlaczego on to zrobił. Bo myślał, że pomoże. Tak, dokładnie. On to zrobił w tak zwanej dobrej wierze, a wiara niczego nie załatwia. Wiara to jest coś pustego. Rozumiesz? Na przykład to tak jakby niewidomy wierzył w to, że widzi. No, sobie wierzyć może, ale jak trafi na kamień, to się wywali. Ale gdy on będzie widział, jemu wiara nie będzie potrzebna. Wielu tak zwanych uzdrowicieli, różnych oświeconych, chyba jakąś żarówką bardziej, nie wie, o co tu chodzi i robią jakieś, nie wiem, co to jest, bo to jest jakieś głupie to wszystko, ale no, drażni mnie to, ale co on zrobić? No, każdy ma prawo sobie tu robić, co chce. No. Wielu tych ludzi robi tą krzywdę innym nieświadomie. Właśnie robią to w dobrej wierze, tak to on zrobił. No, ale co? Nic się na to nie poradzi. Dobrze. Powiedz mi, co poczułaś, jak zostało ci to zdjęte? Czy cokolwiek poczułaś, czy nic?
Znaczy tak czuję, że mogę wziąć dużo głębszy wdech. No to super. I to serce jest takie lżejsze, już tak bije inaczej. No to pięknie. Jakby z góry coś było zdjęte. O, cieszę się bardzo. Ty tylko potwierdzasz to, co myśmy tutaj zrobili, ale ty chciałaś się pozbyć jakiego nałogu? Palenia papierosów. Palenia papierosów. I naprawdę chcesz się pozbyć, tak, i rzucić? Ja już się pozbyłam go. I myślisz, że już nigdy nie wrócisz do niego? Myślę, że tak. Jestem pewna. To ja się bardzo cieszę. A chcę, żeby ci całkowicie skasować, żeby żadnych śladów nie zdało i żeby nic nie było takiego, co by kiedykolwiek mogło spowodować, że sięgniesz po niego? Tak, jeśli możesz. Oczywiście, mówię ci, że wszystko możemy. Piotruś, teraz jesteś w głowie u Eli i jeżeli jakakolwiek jest, jakaś pozostałość, obojętnie co by nie było związane z jakimkolwiek nałogiem, chcesz się wszystkich nałogów pozbyć, czy tylko tak. Palenia? Wszystkich. Jakimkolwiek nałogiem, z powiązaniami, połączeniami, to świeci to wszystko na czerwono. I powie, czy jest coś takiego, czy nie ma nic. Zanim to powiedzieć, to w ogóle mi się jakaś taka ciemna kula krążąca pokazała. Zapytaj się jej, kim, czym jesteś? Kim, czym jest? Nałoga. Nałoga. Co tu robisz? Co tu robię? No żyję. Żyjesz. Czego chcesz? Czego chcę? No być. Być. No ale być nie możesz, bo Ela sobie nie życzy już. I podjęła decyzję, że nie będzie już palić. Żadnych używek nie chce używać. Czy to rozumiesz? Mhm. Dobrze. Elu, mamy to usunąć na wieki? Tak. W takim razie, Piotruś, na mocy wolnej woli, ale bierzesz to całą kulę z powiązaniami, połączeniami z wszystkich ciał, zmysłów, umysłów, całej przestrzeni, inkarnacji, wszystkich żyć, bytowań, obojętnie gdzie co było. Zabierasz wszystko. Dajesz do słoneczka, słoneczko to zjada, żywym ogniem spala, to wszystko znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Teraz sprowadzam najczystszą energię Eli, to jest taka życiowa energia srebrzysta, jej własna. Zwiększam jej moc biliardkrotnie w nieskończoność, powstaje taka wiązka światła, energii żywej. Weź wprowadź to miejsce, niech wejdzie, niech wszystko zdezynfekuje, oczyści, wymarzy absolutnie cokolwiek na wszystkich poziomach, wypełni, odbuduje tkankę, wypełni energią i aurę niech zamknie, żeby już tam nigdy nikt na nic się nie mogło zagnieździć w tym miejscu. Dobrze. Powiedz, Elu, czy poczułaś cokolwiek w związku z tym, czy nic? Tylko taki ucisk na czoło mocny. W którym miejscu? Określ mi to miejsce. No tak nad brwiami. Nad brwiami? Między brwiami, czy trochę wyżej? Nie, tak jak w poprzek czoła. Jakby wzdłuż brwi, po prostu przez całe czoło. Piotruś, co to jest? Co tu się wydarzyło? No, zeszło takie... Bo to było jakby powiązane z... Aha. Pierwszy raz takie coś zobaczyłem, że w tej formie to jest. No ciekawe. No dobrze. Mogę ci teraz powiedzieć, że teraz już naprawdę jesteś wolna. Bo to cały czas by na ciebie gdzieś tam czekało, ale teraz już nic na ciebie nie czeka i naprawdę ty decydujesz. I powiem ci, że naprawdę to jest bardzo ważne, co ci się przytrafiło w tej chwili. To uwolnienie, tak? Tak, tak. To uwolnienie właśnie od tych wszystkich przyczyn i skutków, wiesz? Mhm. Które powodowały to wszystko. Rozumiesz? I że wreszcie został zamknięty jakby ten program. No dobrze. W takim razie teraz... Ja policzę do trzech i na trzy znowu znajdziesz się nad tymi chmurkami. W biały dzień będziesz stała nad tymi chmurkami. 1, 2, 3. Jesteś na białych chmurkach. Dookoła ciebie jest przestrzeń, nad tobą jest niebo.
słoneczko, rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy jest taka sama przestrzeń, czy się zwiększyła, czy zmniejszyła. Przestrzeń jest taka sama, tylko słońce mocniej świeci. Słońce mocniej świeci. A powiedz mi, czy teraz niebo, mimo że dzienne, widzisz lepiej tą drogę mleczną, czy tak samo? Niebieskie jest teraz całe. Całe niebieskie? Mhm. Dobrze. Pobiegaj sobie po chmurkach, poskacz, pokaturlaj się, tak jak mała dziewczynka. Tu jest bardzo bezpiecznie, tu możesz skakać, dawać nura w te chmurki. Tu nic się nie wydarzy. Chcę, żebyś się tak pobawiła całą sobą. I powiedz mi, fajna zabawa? Kiedy tak ostatnio się bawiłaś? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. No dobrze. Teraz robisz takie skoki na 10 metrów, na 100 metrów, nawet na kilometr. Teraz podskakujesz do góry i już nie spadasz. Lecisz jak ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej. Robisz fikołki, piruety. Przyspieszasz do prędkości światła. Raptowo skręcasz w lewo, w prawo, wyżej, niżej i znowu lecisz spokojnie. Powiedz mi, jakieś problemy masz z tym lataniem, fikołkami? Czy to tylko fajne? Nie, nie. A ja bym chciał, żebyś teraz sama se pomyślała, czy chcesz lecieć w lewo, w prawo, wyżej czy niżej, bo chcę, żebyś mi powiedziała, czy tak się dzieje, jak ty mówisz. Jak myślisz właściwie. Dzieje się tak? Tak. Czyli nie ma znaczenia, że ja mówię, się tak dzieje, bo jak ty mówisz, też się tak dzieje. Tak. Bardziej idę za swoim głosem, jak mówisz. Dokładnie. Chodzi o to, że Elu, my się niczym nie różnimy. Tylko, że ja o pewnych rzeczach wiem, a ty nie wiesz. To jest jedna różnica. Ale możliwości mamy takie same. Czyli nieograniczone. Możesz robić to, co ja, możesz robić więcej, a możesz nic nie robić. I to też jest w porządku. No to ty masz dokonywać wyboru. Tylko musisz być świadoma, że to wszystko od ciebie zależy. Od nikogo innego. Bo jakbyś myślała, że to od kogoś zależy, to zawsze będziesz na poziomie tym najniższym, najgorszym. Ale jeżeli zdasz sprawę z tego, że od ciebie wszystko zależy, mimo nawet jakichś trudności, to już wiesz, że od ciebie zależy. Już wiesz, że jesteś czymś bardzo ważnym. Bo ja zawsze każdemu tłumaczę, że nie ma nikogo ważniejszego, nie ma nikogo lepszego, mądrzejszego, zdolniejszego, z większymi możliwościami, talentami, darami, jak to się mówi, czy tam jakieś inne rzeczy. Nie ma. Każda istota jest bezgranicznie wszystkim, wszystkomogącą, bo jest takim kreatorem. Różnica tylko polega na tym, że jedna istota o tym wie i z tego korzysta, a druga nie wie i nie korzysta. Im większa wiedza, tym większe możliwości. Im większa wiara, tym mniejsze możliwości. Trzeba wiarę zamienić na wiedzę. Chciałbym, żebyś wymyśliła teraz jakieś ewolucje takie, które są prawie niemożliwe do wykonania albo niemożliwe. Tak wymyśl coś takiego i powiedz, czy tak się wydarzyło i że nie ma czegoś takiego jak niemożliwe? Czy jest? Coś takiego, co tylko ty możesz wymyślić. Takie tylko twoje. Tutaj naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. I powiedz, czy tak się dzieje i czy wszystko jest proste? Tak, wszystko jest proste. Wiesz, dlaczego tak się dzieje tutaj? Dlatego, że ja odłączyłem ciebie od umysłu. Bo to umysł ci przeszkadzał w takiej zabawie. Bo on by ci zaraz podważył, człowiek nie chodzi po chmurach, człowiek nie lata w powietrzu. A ty jednak latasz, więc widzisz, chodzi o to, że dopóki nie wiesz o tym, że coś niemożliwe, to się to dzieje. Człowiek jest tak skonstruowany na zasadzie swojej wiary. On wierzy, że może tylko chodzić, więc tylko chodzi. Że może pływać, jak się nauczy, więc pływa, jak się nauczy. Rozumiesz?
że może latać tylko samolotem, a jeździć samochodem, przykładowo, i tak się dzieje. Co my dopuszczamy w naszym jakby systemie operacyjnym, to jest możliwe. Inaczej nie. Najlepiej to pokazuje historia, że na przykład 50 lat temu, czy 100 lat temu, może więcej trochę niż 100, powiedzmy 120, ktoś by powiedział, że człowiek będzie latał tam jakąś maszyną w powietrzu, to by powiedział, że jest wariat i zaraz zaczęliby go uzdrawiać jakimiś środkami. Dzisiaj jakby ktoś powiedział, że nie, to niemożliwe, nic nie lata w powietrzu, to ludziom się wydaje, to też by go zaczęli leczyć, że jest chory, że jest wariat. Także tylko wszystko zależy od tego, w co ludzie wierzą, że co jest możliwe, a co niemożliwe. Dlatego, że opierają się cały czas na wierze. Ja wierzę, że tak jest, a ja wierzę, że tak nie jest. No i to są tylko takie puste słowa, ale jesteśmy im podporządkowani. Rozumiesz? Jak ty na przykład będziesz uważała, że brak wzorców ogranicza cię i ty nic nie możesz zrobić, bo tych wzorców nie masz, to ty nie sięgniesz po te wzorce i nigdy nie będziesz mogła nic zrobić. A jeżeli ty powiesz, nie mam wzorców, ale sięgam po te wzorce, przyjmuję je, czyli już jestem wypełniona nimi, więc wtedy nie musisz dreptać w miejscu. Rozumiesz, co chciałem przez to powiedzieć? Tak, tak. Cieszę się bardzo. Wszystko zależy od sposobu twojego myślenia. Rozumiesz? I im to jest na wyższym poziomie, tym większe odniesiesz sukcesy. I naprawdę warto, Elu, się wziąć za siebie. Nie słuchać żadnych idiotów, ani głupich, ani mądrych, bo pełno szarlatanerii dookoła, którzy wszystko wiedzą, a tak naprawdę po owocach ich można poznać. Mhm. Trzeba się wziąć samemu za siebie, zrozumieć siebie, poznać siebie i uwolnić. Od pierdół i dyrdymał, jak ja mówię, to jest naprawdę świetna sprawa. I wtedy zaczyna się zabawa. Ty możesz się bawić codziennie, możesz być wszędzie, gdzie chcesz, robić co chcesz, nie ma żadnych ograniczeń, nikt ani nic ci nie jest potrzebne. Bo wszystko, co pomyślisz, że ci jest potrzebne, będzie cię ograniczać. To jest taki dziwny jakiś system. Ludzie, którzy wierzą w Boga, ogranicza ich Bóg. Ludzie, którzy wierzą w Allaha, ogranicza ich Allah. Ludzie, którzy wierzą na przykład tam, nie wiem, jakieś inne bóstwo, no to inne bóstwo ich ogranicza. Dlatego, że oni się tylko stosują do tych praw, czyli są ograniczeni. Przykładowo, istota, która jest niewierząca, jest otwarta na wszystko, ona doświadcza wszystkiego. Kto z tych ludzi wymienionych ma największą wiedzę? To było pytanie do ciebie. Kto z tych ludzi ma największą wiedzę? Tak. Który z tych ludzi ma największą wiedzę? Czy ten, co wierzy? Czy ten, co nie opiera się na wierze, tylko jest otwarty na wszystko, w nic nie wierzy? Który ma z tych ludzi większą wiedzę? Ten, który nie wierzy. Popatrz, jeżeli nie wierzysz, nic cię nie ogranicza. Ja tu nie mówię o wierze takiej, że tam jakaś katolicka czy jakaś, nie. Chodzi mi o słowo wiara, że wierzysz to czy tamto, bo jeżeli ty na przykład będziesz wierzyć w to, że jesteś nieudacznikiem i nie umiesz malować i nigdy się nie nauczysz, to ty się nigdy naprawdę nie nauczysz. Ale jak będziesz wierzyła w to, że ty wszystko możesz, wcześniej czy później nauczysz się malować. Pisać, śpiewać, tańczyć, tworzyć muzykę. No wszystko, nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli nie zamkniesz się na zasadzie, ja to się nigdy nie nauczę, ja to nigdy niczego nie będę miała. Bo chodzi o to, że właśnie w ten sposób się ludzie ograniczają. Rozumiesz? Czyli włączają program jakiś. No ostatnio się dało właśnie zamknąć. No i właśnie z powodu nie wiedzy, tylko wiary, że ktoś ci pomoże, dałaś się zamknąć. Mhm. Widzisz, jakie to jest proste? Mhm. Ale to było ci potrzebne po to, żebyś ty otworzyła oczy. Mhm. Rozumiesz? Właśnie to była taka nauczka, bo ja dobrze wiedziałam, że ja nie potrzebuję niczego. Mhm. A mimo wszystko pozwoliłam tej osobie na to. No, dlatego najlepiej się uczyć na własnych błędach. Najlepiej, bo wtedy już nie ma systemu wiary. Jest już pewność, jest wiedza, doświadczenie. Ja wiem,
Człowiek mówi, ja myślę, że tak jest, czyli on mówi, że według jakiejś wiary, bo on tak myśli. On nie wie, on tylko myśli. A człowiek, który wie, to mówi, nie, nie, ja wiem, że tak jest. I już na ten temat nie chcę rozmawiać, bo ja wiem, że tak jest. I koniec. I mnie nie można przekonać, bo wszystkie argumenty, jakie ten ktoś przedstawi, to będą jego wymysłami. No, wymysłami. Tylko, więcej nic. Bo co to za argumenty są, skoro ja wiem, że jest inaczej. No, to nie ma takich argumentów, żeby ktoś przekonał. Nikt mi ktoś przekona, nie wiem, że słońce nie świeci tak jak świeci, tylko świeci na przykład na zielono. No, nikt mi ktoś przekona. No. Będzie mówił, no, ale... Dobrze. Elu, teraz jak sobie tak latasz w tej przestrzeni, wyżej, niżej, powiedz mi, jak się czujesz, jak sobie tak latasz? Czy coś cię ogranicza, czy masz tu jakieś potrzeby, czy tak sobie po prostu latasz? Nie czuję niczego, co mnie mogło ograniczać, ani nie czuję żadnych potrzeb. Czy kiedykolwiek tak się czułaś, jak teraz się czujesz, gdy tak sobie latasz? Tak, czułam się tak. Dobrze. Słuchaj, tam w oddali jest najwyższa góra świata. Nasza słynna góra świata. Sam czubek wystaje ponad chmury. Ona jest cała ośnieżona, bo ona jest najwyższa. To są wieczne śniegi. Sam czubek jest równo ścięty jak stół i wielkości stołu. Ten czubeczek jest teraz. Lecisz w tamtą stronę i lądujesz bosymi stopami na samym szczycie tej góry. I tak powiedziałem, stoisz na szczycie tej góry. Dookoła ciebie są jego zbocza ośnieżone. Tam bardzo, bardzo nisko na dole są chmurki, po których jeszcze niedawno skakałaś. Na tobą jest niebo, słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak teraz jest wielka przestrzeń. Czy taka sama, czy większa? Taka sama. Taka sama. Nieskończona. Dobrze. Powiedz mi, jakie to uczucie, tak stać na najwyższej górze świata i jakby mieć wszystko poza sobą. Tak jakby wiesz, gdzieś tam na dole latają jacyś ludzie, wyścig szczurów, coś tam robią, coś dla nich ważne, a ty jesteś nad tym wszystkim, albo może poza tym wszystkim. Jakie to uczucie, tak stać? No, takie poczucie takiej siły. Czułaś się kiedyś tak silna? Tak, czułaś. Dobrze. Ale tu są bardzo silne wiatry. To są tak silne wiatry, że wszystko, co napotykają, porywają i zamieniają w pył. Ja jeszcze zwiększam ich moc do 100 tysięcy biliardów kilometrów na ułamek sekundy. One zrywają z ciebie całe twoje ubranie, a ty tu stoisz nago. One to ubranie zamieniają w pył i robią taką chmurkę pyłu za tobą. Powiedz mi, jak się czujesz nago? Znaczy, czuję tak, jakby mnie nie było tam. Jako taka forma cielesna, tylko tak bardziej czuję taką swoją obecność tam. Mm-hmm. Tak jakby nie jest to dla mnie jakieś wstydliwe, czy nie czuję się źle w ogóle. Nie czujesz się wstydliwie, dlatego że, tak jak ci już powiedziałem, usunęliście programy, jakiekolwiek programy wierzeniowe, że to jest wstyd, czy coś, to nie ma tu żadnych programów, więc tylko mi chodzi o to, jak ty to teraz się czujesz jako ta inna jakość, powiedzmy inna. Nie, to nie jesteś inna, to jest ta twoja prawda, ale przeważnie cały czas czułaś tą prawdę iluzoryczną, wymyśloną, systemową, wierzeniową. Rozumiesz, że to wstyd, to czy tamto, a tutaj jesteś teraz jakby w tej formie prawdziwej. Ja chcę, żebyś poczuła tą prawdziwą formę, że jesteś i właśnie chcę, żebyś na to zwróciła uwagę, jak się czujesz, co myślisz, jak to postrzegasz. No, czuję taką radość, taką dziką radość, jak ten wiatr tak omiata. Czy poczułaś się bardziej wolna, jak już zaczęłaś stać tu nago, czy bardziej się czułaś wolna w ubraniu? Myślę, że tak samo. Tak samo. Dobrze. Też jest dobre to. Elu, powiedz mi, czy można cię bardziej rozebrać? Nie wiem. Nie wiesz? To jakoś tak słabo słuchałaś tych sesji. Na pewno. Dobrze. W takim razie teraz przyglądaj się sobie. Teraz wiatry zrywają z ciebie całą twoją skórę. Wszystkie mięśnia, wnętrzności, wszystkie twoje organy, ciała, zmysły, umysły, karmy, klątwy, kary, winy, złorzeczenie, jakieś bóle, żale, niepowodzenia, pokorzenia, nie wiem. Wszystko to
co było z jakimikolwiek emocjami. To wszystko te wiatry z ciebie zrywają z tego życia, ale z wszystkich innych żyć, inkarnacji, z całego twojego istnienia w nieskończoność, nieskończoności wszystkich ciał, zmysłów i umysłów. Absolutnie wszystko. Potężną mocą z ciebie zrywają i ty tu stoisz na tej górze jako czysty szkielet, a one to wszystko zamieniają w pył i robią taką wielką chmurę pyłu, z której już nigdy nic nie może się odbudować. A ty jesteś od tego na wieki wolna. Powiedz mi, jak się czujesz jako szkielet? Jak światło. Widziałeś się już kiedyś w ten sposób, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. Pierwszy raz. A jak się czujesz w tej sytuacji, w tym stanie? Ciężko mi to opisać, to taki spokój, ale taki niespokój emocjonalny, tylko taki całkowity spokój. Odczuwałaś kiedyś taki spokój całkowity, czy pierwszy raz? Chyba pierwszy raz, tak. Dobrze. Wchodzisz jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Powiedz, co się teraz zmieniło, jak weszłaś tak głęboko. To takie złote światło, jakby takiego świata. I mnie otasza i wszędzie, tylko widzę ten kolor. Dobrze. Wchodzisz jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Co się teraz zmieniło? Widzę ludzi w takich codziennych czynnościach. Jakbym tak patrzyła na nich z góry. Jak myślisz, kim czym jesteś? Jestem wszystkim chyba. Byłaś już kiedyś w takim stanie, czy jesteś pierwszy raz? Nie byłam jeszcze. Ja ci powiem, byłaś bardzo dużo razy, tylko nie pamiętasz tego. To jest ten stan, gdy jesteś tylko czystą świadomością, która sobie podróżuje, czyli energią i informacją. Energią i informacją, że jesteś. Nic więcej. Sobie tak powiedzmy, że podróżujesz po wszystkich światach, wszechświatach. Po prostu wszędzie jesteś. Sobie się wszystkiemu przyglądasz. To jest taki stan, w którym jest się obserwatorem tych wszystkich światów, wszechświatów, astralii i różnych innych rzeczy. I w ten sposób często właśnie te świadomości dokonują tak zwanego wyboru, bo sobie gdzieś tam są, zauważą coś i myślą sobie, a ja sobie tam pójdę i doświadczę tego. Nie zdając sobie sprawy, że jak wejdą tam, to później stracą świadomość tego, że tam weszli, utożsamią się z tym czymś, kim będą tam, no i zacznie się lament. I tak właśnie było z tobą, że byłaś taką świadomością. Weszłaś sobie do tej rodzinki, no i zaczęło się twoja zabawa. Rozumiesz? Tak my dokonujemy wyborów. My to mówię o tych czystych istnieniach. To jest taka myślokształt, powiedzmy. I my jesteśmy takim czymś. Można to też zobaczyć. Niektórzy to widzą, jak jest ładna pogoda, patrzą w niebo, to widzą takie właśnie punkciki srebrzyste, które się tak ruszają różnie. To są właśnie te energie i informacja, to o czym teraz mówię. Tylko my wtedy nie mamy tej pamięci. Myślimy, że to są jakieś tam świetliki, jakieś tam, no tam różne rzeczy wymyślają ludzie. Ale to jest właśnie to. Takim czymś jesteśmy obserwatorem, obserwujemy wszystko, dokonujemy jakiegoś wyboru, tam się później jakby wcielamy i tracimy pamięć tego obserwatora i zaczyna się... Znaczy od razu nie tracimy, tam przez jakiś czas mamy tą świadomość całości i tego doświadczania, ale tam na dole już czekają tak zwani rodzice, którzy nas tak kochają, że po prostu zrobią wszystko, żebyśmy się stali takim jak oni. Rozumiesz teraz, jak to się dzieje? I właśnie wpadłaś w takie coś, jak inni wpadli. Ostatnio, gdybyś opuściła tą przestrzeń jako świadoma istota, wtedy
będąc tą informacją i energią, gdybyś wchodziła w jakąś przestrzeń, to tylko byś weszła tam, gdzie będziesz świadoma. I w ten sposób urodziłabyś się świadoma i nie wiem, czy byłoby ci łatwiej, czy trudniej, bo nie wiem tego, a tylko ci powiem, dlaczego nie wiem. Dlatego, że moje wnuczki, jak się urodzili, szczególnie ten drugi, jak go zobaczyłem, on mówi do mnie, on nie powiedział dziadzia, ale on powiedział do mnie, ratuj mnie. Rozumiesz? Czyli on się co ino tam urodził ze szpitala, go powiedział, mówi, ratuj mnie. A ja tak wpadłem w panikę i mówię, ja nie mogę cię uratować. I sobie myślę, co ja zrobiłem? No ale właśnie to jest ta nieświadomość, rozumiesz? Bo gdybym w tym momencie był świadomy, nie powiedziałbym tego. No. To wszystko jest chyba skomplikowane, albo może nie, nie wiem. Dobrze. Tak to wygląda mniej więcej, to co teraz doświadczasz. Jesteś takim punkcikiem. Ale teraz wchodzisz jeszcze głębiej i jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. I powiedz, co się zmieniło. Taka ciemność, ale ona jest taka gęsta i nie mam takiego uczucia, że to jest złe, tylko to jest takie jakby takie informacje zawarte, zagęszczone. Kim, czym tu jesteś? No, czuję się jak część tego. Część czy całość? No. Jako część. Część. Dobrze, w takim razie wchodzisz jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Co się teraz zmieniło? No bardziej to, że perspektywa się zmieniła, jakby przedtem patrzyłam na to jako obserwator, a teraz jakby czuję się jako część tego tak w pełni. Dobrze. Czy tu cokolwiek dla ciebie ma znaczenie? Czy tu czegoś pragniesz, czegoś chcesz? Coś dla ciebie ważne, istotne? Nie, nie wiem. Jest taki... Powiedz mi, co myślisz teraz o sobie? O sobie, o życiu, o istnieniu, o wszystkim. No tylko tyle, że wszystko jakby się sprowadza do informacji. Czyli nie ma nic innego, tylko informacja? No tak to czuję, tak jakby cały czas dzieje się mnóstwo rzeczy. Nie jestem w stanie ich rozdzielić, jak one postępują po sobie. Dobrze. Chciałbym, żebyś się temu przyglądała, żebyś to nie tylko starała się zrozumieć, ale żebyś zrozumiała właśnie to wszystko. Teraz skup się na tym i zrozum to wszystko. Tak jakby to było pole informacji. Tak jakby wszystkie doświadczenia były zawarte w każdym elemencie i mogę mieć dostęp do każdej wszystkich bibliotek w zasadzie. Czyli wygląda na to, że u samego źródła, tak to nazwiemy umownie, bo nie mamy zielonego pojęcia, co to jest, ale wyobraźmy sobie, że to jest źródło, czyli u samego źródła są wszystkie informacje, wszystko jest, nic więcej, tylko informacje? To jest tak jakby nie jako takie suche informacje, ale jako doświadczenia wszystkich żyjących istot. Czyli już na samym początku wszystko było. I na samym początku wszystko jest. I na samym początku wszystko będzie. To jak to jest? Znaczy, jakby ta baza cały czas się powiększała. Tak, tak, ta baza się powiększa, tylko powiedz mi,
Jeżeli to wszystko cały czas jest i się powiększa, to skąd się biorą te światy, wszechświaty, te życia, te wszystkie rzeczy, które my tak bardzo wierzymy? Co tu się wydarza, że tak się to dzieje? Tak jak eksperyment. No dobrze. Się pojawiło. No dobrze. Jeżeli to jest eksperyment, to czyj to jest eksperyment? Albo jaki cel ma, albo czemu służy? No takie. Jak był wzrost. Nic innego mi się nie pojawia. No tutaj jesteś jakby na początku tego wszystkiego, żeby dowiedzieć się, czemu służy to, te życia, te doświadczenia, to wszystko, czemu służy. To jest bardzo ważne, żebyś to zrozumiała. Bo w ten sposób będziesz inaczej podchodziła do życia. Tu właśnie możesz jakby przyjąć wszystkie wzorce, po to, żeby niczego nie doświadczać, a być tylko obserwatorem. Rozumiesz? Chcę, żebyś znalazła sobie tu odpowiednie wzorce i sobie je wgrała, po to, żebyś mogła do końca tu, dopóki w tej przestrzeni będziesz, żebyś według tych wzorców mogła postępować. Wybierz co najlepsze, jakie dla ciebie potrzebne. Jutruś, ponieważ Ela sobie teraz bierze nowe wzorce, nowe wyobrażenia, nowe prawdy. Teraz weź tą chmurę po tych wszystkich jej ciałach, zmysłach, zdarzeniach, wyobrażeniach, po ubraniach, po tych wszystkich karmach, tym wszystkim, łącznie ze szkieletem, ze wszystkim. Absolutnie wszystko. Weź do słoneczka i spal to. Z całą zawartością. Ela od tego boi, wolna na wieki. A już kierowała się nowymi wzorcami. Takim, jaki teraz sobie przyjmuje. Dobrze. I już jesteś, Ela, od tego wolna. I teraz te nowe wzorce, które sobie weźmiesz z tak zwanego początku, które nadaje wszystkiemu jakiś tam sens. Obojętnie jaki. To już będzie to twoje nowe. Pamiętaj, żeby dokonać takich wyborów, żebyś miał takie wzorce, żebyś mogła dokonywać takich wyborów, jakich chcesz, które sprawią, że będziesz szczęśliwa, radosna, wesoła. Ponieważ, jak sama teraz widzisz, jesteś tylko ty i nikogo, niczego więcej nie ma. Że to wszystko, co do tej pory myślałeś, że jest dookoła ciebie, nieważne, potrzebujące czy niepotrzebujące, to były tylko twoja iluzja, twoje wyobrażenia. I masz zadbać tylko o siebie. O to, żeby sama sprawiać sobie radości, przyjemności i żeby dzięki tym doświadczeniom wzrastać. Bo tak tu odkryłaś, że właśnie po to są te doświadczenia, żeby wzrastać. Rozumiesz? Dobrze. Powiedz, czy już dokonałaś wyboru i przyjęłaś nowe wzorce? Tak, tak. Dobrze. Te wzorce były tak jakby we mnie cały czas. Dokładnie, tylko chodzi o to, żebyś je zauważyła i zaczęła z nich korzystać. Dlatego, że wszystko jest w tobie, cały czas. Tam, gdzie byłaś przed chwileczką, to właśnie byłaś w swoim wnętrzu. Wnętrzu to może złe słowo. Byłaś jakby na początku siebie, skąd zaczęłaś, skąd wyruszyłaś i skąd powstało to wszystko. Ty jesteś tym wszystkim. Tak naprawdę ty jesteś tym wszystkim. To nie, że ty byłaś u kogoś gdzieś, bo takiego czegoś nie ma. Jesteś tylko ty, więcej nic. Ty obojętnie, co rozumiesz pod tym słowem ty. Rozumiesz? Nie ma znaczenia, co myślisz. Prawda jest tylko jedna. Jesteś tylko ty, i od twojej wyobraźni zależy, jaką przyjmiesz formę, kształt, kolor, jakie będzie twoje otoczenie, jakie będzie twoje życie, jakie twoja będzie zabawa. I to są takie odbicia twoich myśli. I stają się wtedy rzeczywistością. Takie powiedzenie, według słów waszych stanie się tak. I tak się dzieje, według słów.
które często wypowiadamy nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, co mówimy. A potem się tak dzieje. Rozumiesz teraz, jak to wszystko działa? Kim, czym jesteś i w czym bierzesz udział? Powiedz mi, co teraz o tym wszystkim myślisz, jak poznałaś siebie, swoją prawdę i to wszystko? Znaczy tak o tych słowach szło mi na myśl, dlaczego się tak dzieje, że ludzie na przykład mówią, że czegoś nie chcą, a co się dzieje. Czy te zaprzeczenia, to one działają? Co wygląda, czy nie? Sprawdź to. Sprawdź. Wszystko możesz sprawdzić. Wystarczy zadać pytanie i dostaniesz na nie odpowiedź, ponieważ to ty jesteś wszystkim. Ty jesteś i tym, kto pyta, i tym, kto odpowiada. Tylko, że teraz to, co wiem, może wpływać na odpowiedź, którą uzyskam. Nie, nie. To nie jest tak. Jeżeli zadajesz sobie pytanie jakieś, to taka subtelna odpowiedź. To jest takie jak odczucie. I ty wiesz to odczucie, co znaczy. To jest bardzo subtelne, bez emocji, bez niczego. To jest odpowiedź. A to wszystko, co ma emocje, co się pojawia, to są wszystko od umysłu. Ale żebyś nie miała wątpliwości, ja teraz przenoszę cię na środek oceanu i stoisz na środku oceanu, dookoła ciebie jest woda. Nad tobą jest niebo, słoneczko, jest środek lata, samo południe, jest po prostu przepięknie. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, jaka tu jest duża przestrzeń dookoła ciebie. No taka nieskończona też w każdym kierunku. Dobrze. Powiedz, czy woda jest czysta, taka, że widzisz dno oceanu? Nie, ona jest taka jak woda na oceanie. Jest nieprzejrzysta, ale taka czysta. Powiedz, czy są jakieś fale, czy stoisz na tafli wody, która jest równiutka, bez ruchu? Są fale. Są fale. Ja teraz zanurzam cię 5 metrów pod lustro wody. Woda jest czysta, krystaliczna. Teraz woda jako żywioł zabiera z ciebie wszystko to, co powstało kiedykolwiek w związku z nią. Jeżeli się tam kiedyś topiłaś, albo zadławiłaś wodą, albo jakieś inne traumatyczne rzeczy, to teraz woda jako żywioł zabiera wszystko z ciebie i uwalnia cię. Ty widzisz, jak to ona spala i to znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty jesteś od tego wolny. Teraz wynurzasz się z tej wody i znowu stoisz na tej tafli wody w promieniach słońca i powiedz, czy teraz widzisz dno tego oceanu? No tak, widzę. Powiedz mi, co woda jako żywioł zabrała z ciebie tam pod wodą? Z czego cię oczyściła i uwolniła? Jakiś taki lęk, ale nie przed samą wodą, tylko bardziej właśnie przed taką przestrzenią. Mhm. Teraz się czujesz lepiej? Tak. Dobrze. Słuchaj, ja teraz specjalną mocą chwytam i wyrywam z ciebie twój umysł, wszystkie twoje jakieś byty, klątwy, kary, winy, programy, cuda, niewidy. Wszystko wyrywam z ciebie i trzymam przed tobą w rękach. Powiedz mi, co trzymam w rękach, z czego cię uwolniłem, jak to wygląda, co to jest? Tak wygląda jak takie łańcuchy z takimi kłódkami zwisające. Chcesz się tego pozbyć na wieki? Tak. Dobrze. Teraz patrzysz, ja zanoszę to do słoneczka. Słoneczko przyjmuje swoimi rączkami, bierze do buzi, zjada. Żywym ogniem spala, to znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Z całą zawartością. A ty jesteś na wieki od tego worka. Powiedz mi, co poczułaś w związku z tym? Jak się czujesz? No poczułam, mi się zrobiło miejsce w głowie. Czujesz taką pustkę? Tak, czułam właśnie taki przeciąg w głowie. To ci powiem, Elu, lepiej nigdy nie pytaj, co tam było. Bo to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, że tego nie ma. Rozumiesz? Od tej chwili jesteś absolutnie wolna, ale musisz uważać też na to, o czym myślisz, co mówisz, dlatego, że będziesz tworzyła nowe wyobrażenia.
Rozumiesz? Tak. Jeżeli nie będziesz przyjmować jakby cudzych myśli w mowie, że ktoś mówi na przykład, ja myślę, że jest tak i tak, że to jest prawda, to nie będziesz takich rzeczy przyjmować do siebie, to będziesz miała cały czas ciszę w głowie, pustkę i zawsze, gdy będziesz cokolwiek potrzebowała, pomyślisz i w tej pustce usłyszysz, co masz robić dalej. Ale jak zanieczyścisz tą przestrzeń jakimiś pierdołami, no to potem możesz tego nie słyszeć. Teraz wykorzystaj moment i zadaj sobie jakieś pytanie, takie, na które byś chciała mieć odpowiedź. Obojętnie, czy to jest ważne, czy nieważne, takie, jakie chcesz. Zadaj i chcę, żebyś właśnie pierwszy raz usłyszała to bardzo czysto i wyraźnie tą odpowiedź. Żebyś wiedziała, jak odbierać ją. I co? Cisza. Zadałaś pytanie i nie dostałaś żadnej odpowiedzi? A zadaj jakieś pytanie, ale na głos. Czym jest ten kamień w lasku w trudniku? Jaka była pierwsza myśl? Ta pierwsza myśl, pierwsze odczucie. Co to było? Nie zdaję opisu. Piotruś? Dlaczego Ela ma dalej pustkę, mimo że zadała tak ważne pytanie? Co? Jakby to powiedzieć, tak jakby... Ta odpowiedź przeszła obok? Znaczy ja to wybrałem w ten sposób, Elu, że jak ty zadałeś to pytanie, czym jest ten kamień? Nie. Jest kamieniem. Za bardzo ogólne. Dokładnie. Nie było precyzyjne. Czyli źle zadane pytanie. O, tak jakby usłyszał. Źle zadane pytanie. No bo ja mówię, Elu, czym jesteś? Czyli o co mi chodzi? No bo już mówię, Elu, to znaczy, że jesteś kobietą, człowiekiem. No czym jesteś? Tak, ja lubię. Tak, i tutaj jest tak samo, o kamieniu, czym jesteś, nie? Ja tak, jak zapytałaś to, zobaczyłem jakby, że coś jakby meteorytem, że był, który pod takim skosem, no to musiał być bardzo dawno temu i on był dość duży. I on tam, nie wiem, czy w tym samym miejscu, bo ja widzę tylko, jak on, taka kula ognia i spadł tam. W nim zrobili ołtarz. W nim zrobili? Tak, tam jest taki, jak się nazywa klasztorek, właśnie ten meteoryt jest wydrążony i tam jest zrobiony ołtarz w środku. To jest wiadomo, że to jest meteoryt, czy nie? Jest napisane, że to jest tuf wulkaniczny. W ten sposób to przekręcili. Ale zawsze jak tam chodzę, to czuć od tego kamienia taki strach, znaczy tak czuję przynajmniej. I on powoduje takie dziwne uczucie. Bo tam są dwie sprzeczności. Miejsce mocy jakby i tam jest takie sprzężenie i dlatego ty to czujesz. Bo ten meteoryt, on ma inną jakby energetykę. Inną informację, a to miejsce mocy, to jest jakby w tym miejscu szło światło od dołu do góry, a oni postawili ten kamień, jakby chcieli to zablokować. Ale powiem ci, to nie jest pierwsze miejsce, bo myśmy badali dużo takich różnych miejsc. Kiedyś to były miejsca mocy Słowian, a później jak przyszli Czarnuchy, to oni na tych wszystkich miejscach pozakładali różne zamknięcia. I zaczęli to blokować, zaczęli wprowadzać swoją coś tam. Się spotkałam z informacją, że właśnie w tych meteorytach jest substancja, która ma taką świadomość obcą i ona powoduje właśnie takie odcięcie od serca i takie właśnie skupienie na umyśle, że ludźmi łatwiej jest manipulować i dlatego oni też używają katedry tych kamieni. Dokładnie tak to też zobaczyłem wcześniej, nim już to powiedziałaś. Ja tak to zobaczyłem, to co powiedziałem, że tak jakby światło wychodziło z ziemi, jako świadomość, coś w tym sensie.
a ten kamień czarny był taki jakby na tym miejscu postawiony, zamykał to, żeby właśnie ta świadomość się nie tego wywała. Dobrze. Elu, powiedz mi, co jeszcze byś chciała, żeby dla ciebie zrobić, czy co byś ty chciała dla siebie zrobić, z czym przyszłaś na tą sesję? Czy ja chciałam pomóc mojemu Łukaszowi też, żeby mógł się uwolnić, bo czuję, że jest coś takiego dziwnego w nim, że... Ale najpierw, sam... najpierw jeszcze ciebie. Czy ty coś jeszcze chcesz, czy ty już nic nie chcesz? Dla siebie myślę, że już czuję się taka wolna teraz. Dobrze, wydaje mi się, dobrze. Że... To teraz w takim razie możemy przejść do Łukasza, bo ty tu jesteś najważniejsza. I teraz ja... Stawiam przed tobą Łukasza, on stoi przed tobą, porozmawiaj z nim, zapytaj się, czego on chce, jak i co. Pogadajcie, dogadajcie się i to wszystko, co on będzie chciał, to my to zaraz zrobimy. No takiej pomocy chciał ode mnie. Jaka to ma być pomoc? Konkretnie niech powie, czego chce, to wtedy ja ci powiem, co zrobić i ty to zrobisz. Więc już na wszystkich poziomach wszystko jest tak bardzo super. Czy były jakieś przestrzeni Eli, jakieś zbędne rzeczy? Trzeba było to pousuwać, czy przestrzeń była czysta? Czysta, dobrze. Tak jakby on oczekuje pomocy, ale coś nim jakby samo się broni przed tym. Dobrze, teraz to coś stoi przed tobą. Jak to wygląda? Co to jest? To jest taki ciemny bardzo. Zapytaj się, bo czym jesteś? Czym jesteś? Tymi myślami. Dobra. Czy Łukasz prosił cię o pomoc? Czy ty sama chcesz mu pomagać? Chyba bardziej ja chcę niż on. A, widzisz. Ale teraz on stoi przed tobą i zapytaj się jego, czy on chce, żeby to usunąć, co stoi z boku. Ja to coś blokuję, że nie może na niego wpływać. Wydaje mi się, że tak. Zapytaj się go. Musisz być bardziej pewna. Nie chcę nic wymuszać. Bo... Nie, to zapytaj się go. Ty nic nie wymuszaj, tylko zapytaj się, czy on chce, żeby to usunąć. Albo niech ci powie, albo głową kiwnie, ale niech on to zrobi. Nie jestem pewna. Piotruś, Łukasz chce, żeby to usunąć, czy nie? Mhm. Ja ci powiem, że to coś miało wpływ na niego, ale i na ciebie też. Ja zablokowałem to, żeby nie miał wpływu na Łukasza, ale ono na ciebie zaczęło mieć wpływ i ty dlatego jakby straciłaś pewność i nie wiedziałeś, co masz zrobić. Dobrze, ale ponieważ Piotruś zapytał Łukasza, bo jest postronny i on powiedział, że chce. Teraz Piotruś, bierzesz to coś z całą zawartością, powiązaniami, połączeniami, historią, ze wszystkim, absolutnie. Bierzesz, zanosisz do słoneczka, słoneczko to zjada, żywym ogniem spala całą zawartość, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A Łukasz od tego jest wolny na wieki. Teraz wprowadzam Łukasza energię najczystszą. To jest białe światło. Zwiększam jego moc biliardkrotnie. Bierzesz w rękę, wprowadzasz to miejsce, tam wchodzi. Wypełnia wszystko, dezynfekuje, oczyszcza, odbuduje tkankę, wypełnia energią. Zamyka aurę. Jest absolutnie cisza i równowaga. I nigdy już nic tam się nie może zagnieździć obcego. Zapytaj się Łukasza, czy jest wszystko ok. Taki cień zobaczyłam. Gdzie zobaczyłaś cień? Po twarzy jakby. Zobacz, Piotruś, co to jest? Co tu Ela zobaczyła? To wyobrażenie jakieś. Wyobrażenie? Czyje ono jest, to wyobrażenie? Tam co się utożsamia. Powiedz mi, Elu, czy Łukasz sobie tam jakieś używa używki?
Tak. No właśnie. To było takie pytanie tendencyjne. Chodzi o to, że Łukasz ma pewnego byta. Można by było go nazwać duchem rośliny, ale on jest tak naprawdę bytem. Bo sam duch rośliny jest czysty. Ale jak już się nadużywa czegoś, to on zaczyna przejmować władzę. I jak przejmuje władzę, wtedy staje się już bytem. No i to najczęściej on później doprowadza do destrukcji. Im więcej procent przejmie danego człowieka, tym gorzej się to kończy dla tego człowieka. Tutaj w tej kwestii nie wiem, jaka wola jest Łukasza, dlatego że jeżeli my mu to usuniemy bez jego zgody i wiedzy, a on dalej będzie brał, to wtedy przyjdzie inny, który będzie bardziej cwańszy i może nim tak pozamiatać, że on się nie pozbiera. Żeby mu nie zrobić krzywdy, myślę, że powinien z nim porozmawiać. Jeżeli on będzie chciał pomocy, to niech się zgłosi, my mu to w formie zabawy doprowadzimy do tej sytuacji, tylko nie mów mu, że my tak zrobimy, bo może bycior go zastraszyć. No więc... Ja widzę to w nim, że czasami ja już rozmawiałam z nim w ogóle. Tak, tak, dlatego możesz mieć taką nawet nie tylko wrażenie, ale pewność, że niekiedy rozmawiasz zupełnie nie z nim, dlatego że on dość duży procent już Łukasza przejął i tak naprawdę Łukasz nie jest do końca zainteresowany pewnymi rozwiązaniami, dlatego że on rozwiązuje za niego i tu jest sytuacja nieciekawa i idzie w złą stronę, ale to musi Łukasz sam wziąć udział w tym, bo inaczej to no nie chcę, żeby on sobie zrobił krzywdę, bo on później może no jakby zgłupieć z tego powodu, że nie ma swego pana, o. Dobrze. Elu, w takim razie, czy to jest wszystko? Czy ja mogę prosić jeszcze, żeby mojego tatę uwolnić? On ma pewno jakiś tam... No, mama. Twój tata ma jeszcze gorzej. Chyba. No. Chyba jeszcze gorzej ma od tego Łukasza. I tu... Znaczy wiesz, no jako dziecko masz prawo pomóc. Dobra, chcesz, żeby to usunąć? No tak. Super. Piotruś, zabieraj to wszystko całe. Oczyść go całkowicie. Całą zawartością, ze wszystkim. Jakby taki kokon. No. Zabierasz wszystko, zanosi do słoneczka, słoneczko przyjmuje żywym ogniem, spala całą zawartość, wszystko znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. A twój tato Elo jest wolny. Teraz doprowadzam do niego jego własną, czystą energię. Ale energię taką trochę słabszą, żeby on nie wariował. Czyli żeby mógł funkcjonować. Chodzi o to, że będzie przez jakiś czas może taki trochę osowiały, ale będzie mu to potrzebne po to, żeby się przyzwyczaić do tego nowego stanu i potem będzie energia napływać i on stanie się mocny. Znaczy mój tato nie żyje. Tak, tak, ale chodzi o to, że on dopóki nie będzie uwolniony od tego, to on nie może pójść dalej nigdzie. Aha, to jest... Tak, tak. Jak teraz on wygląda, Piotruś? Tak jakby zaczął żyć. Dokładnie. Elu, chodzi o to, że ja go zobaczyłem na czarno i tego świadczy o jednej rzeczy. Że on nie żyje. Ale to, że on nie żyje, to jeszcze nie wszystko. Bo to według ciebie on nie żyje, bo ty go nie widzisz. Ale on tak naprawdę to on żyje, tylko że on był jakby tak bardzo opętany i tak bardzo tym wszystkim owinięty, że on nawet tam, gdzie powinien żyć, gdzie wrócił jakby do tego swojego miejsca, to on tam dalej był, jakby to powiedzieć, bo... Wyłączony. Wyłączony. O, dobrze, Piotruś mi tu pomógł. Wyłączony. Tak, chodzi o to, że możesz tu żyć na dwa sposoby. Żyć pełnią życia i żyć i być wyłączona. Rozumiesz? Tak samo tam. Opuszczasz to ciało i tak naprawdę dalej żyjesz. Tylko możesz żyć pełnią życia, bo nic już cię nie ogranicza z tego poziomu,
ale możesz być wyłączona z powodu tych przekonań i tych wszystkich systemów, które tu nabrałaś, którymi się obciążyłaś i wtedy w tej drugiej przestrzeni nie żyjesz, tylko jesteś wyłączona, zablokowana, coś w tym sensie. I ten proces, to niektórzy nazywają to stan zawieszenia, bo spotykałem się z takimi duszami też, że mówię, gdzie jesteś, nie wiem, co robisz, nie wiem, no i tak dalej. Czyli to był taki stan jakby zawieszenia, czyli my tu żyjemy według jakichś wyobrażeń, gdy opuszczamy to ciało i nie spotykamy się z tymi wyobrażeniami dalej, no to nie wiemy, co się stało. Jeżeli przenosimy się do tych swoich wyobrażeń, bo to też zależy od naszego, jakby to powiedzieć, od naszego zrozumienia. Może być tak, że człowiek umiera i dalej żyje, tak jakby się nic nie stało. On nawet nie wie, że umarł. Rozumiesz? Dopiero po jakimś czasie zauważa, że są jakieś różnice i zaczyna sobie zdawać z tego sprawę i dopiero wtedy zmienia ten stan. Czyli ten stan jest jego jakby przejściowy. To jest takie, różne, tak różnymi przypadkami się spotykałem, że nawet mi trudno powiedzieć, bo nie widzę tu żadnego systemu. Ja tu nie widzę, że to wynika z tego, a tamto z tamtego. Nie. To jest jakoś tak, jakby wszystko było możliwe i wszystko było i nic niemożliwe i nic nie było. No coś na takiej zasadzie. To jest... Także tu jakby każdą indywidualność rozpatruję, badam czy coś jako indywidualność, a nie jako jakiś system czy jakiś przynależny do jakiejś grupy czy coś, to w ogóle jest farsa i paranoja. Nie ma czegoś takiego. Jest jakby tylko indywidualność, czyli to wszystko, co tam, jak byłaś na początku, że to wszystko jest informacja i to dąży do tak zwanego wzrostu, czyli jakby wznoszenia się w świadomości. I to jest cała filozofia, że tylko chodzi o wznoszenie. Oczywiście, co nie znaczy, że można też być nieświadomy tego i jakby spadać w dół, rozumiesz? Na pewno jest bardzo ważne, żebyś przestała zwracać na kogokolwiek uwagę i przejmować się kimkolwiek. Dlatego, że do tej pory twoje życie było bardzo podporządkowane na zewnątrz i robiłaś sobie krzywdę. Uważam, że najwyższy czas, że powinnaś skupić całą swoją uwagę na swoim wnętrzu i zadbać o siebie. Rozumiesz? Nie robić tego na zewnątrz, co się dzieje. Daj im spokój, niech oni żyją według swoich planów, bo to każdy ma swoje plany. Ty masz swoje, oni mają swoje. Więc niech każdy żyje po swojemu. Nie przejmuj się nikim. Akceptuj wszystko i wszystkich i zajmij się tylko sobą, a zobaczysz, że zmieni się wszystko. Pozwól, żeby były zmiany, bo jak nie będzie zmian, będziesz siedziała jak w nocniku, rozumiesz? Jak pozwolisz na zmiany, to wtedy odejdzie to, co ma odejść, a przyjdzie to, co może przyjść. Jeżeli pozwolisz na takie coś, to będą lepsze rzeczy do ciebie przychodzić. Jeżeli będziesz na siłę próbowała ciągnąć wóz razem z osłem, no to później koła odpadną. No to będzie ciągła ten wóz osła bez kół. Potem, nie wiem, osioł zdechnie, rozumiesz. To będziesz go niosła na plecach i ciągła wóz bez kół. I tak dalej, tak. Aż w końcu sama padniesz i będzie po wszystkim. Bez sens. Po prostu zajmij się tylko sobą. Zacznij bawić się, sprawiać sobie radości, przyjemności. Jak najbardziej pełnią życia żyć. Wchodź w tą swoją przestrzeń, w tą bazę danych, w to wszystko, co dzisiaj to doświadczyłaś i na tym się ucz, na tym się rozwijaj, bo to jest twoja cała prawda, twoje wnętrze, to jest cała twoja historia. Tu masz miliardy informacji, które dla ciebie są ważne i istotne, z których nie korzystałaś do tej pory, tylko gdzieś latałaś z jakimiś wyobrażeniami. Bez potrzeby. Powiedz mi, jaka jest różnica między słuchaniem sesji i wyobrażaniem sobie, a braniem w niej udział? No jest. No widzisz? I do tego właśnie ja zmierzałem cały czas, żebyś zamieniła wiarę na wiedzę. Nie słuchaj, że trzeba komuś pomagać, trzeba komuś współczuć, cokolwiek, bo tylko stracisz sama siebie. Rozumiesz? Zajmij się sobą, a zobaczysz, jaki świat jest piękny. To jest przestrzeń, która jest piękna dla ludzi pięknych i brzydka dla ludzi brzydkich. Ale nie chodzi tu o urodę. Tu chodzi o sposób myślenia, postrzegania.
Rozumiesz? Jeżeli postrzegasz, że wszystko jest piękne, to wszystko do ciebie piękne przychodzi. Postrzegasz, że wszystko jest brzydkie, to wszystko brzydkie przychodzi. I tak dalej, i tak dalej. I uwierz mi, że żaba stojąca na środku drogi myśli, że ona jest najpiękniejsza i cały świat kręci się wokół niej. Ona też tak myśli. I jak na tej drodze stoi człowiek, to też tak samo myśli. I jak cokolwiek innego stoi, to też tak samo myśli. Rozumiesz? Więc trzeba zrozumieć jedną rzecz. Ty masz swoje doświadczenia, swój cel, swoją drogę, swoją ścieżkę, swój wzrost ku świadomości, a oni wszyscy mają swoje. Nie ciągnij za sobą osła razem z wozem, bo to tylko cię obciąży, spowolni. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Elu, czy to wszystko? Czy możemy jeszcze oczyścić tej weterany, bo też spotkałam się z informacją, że to była rzucona klątwa przez biskupa. Zaraz zobaczymy. Piotruś, zobacz, czy tam jest klątwa rzucona biskupa albo kogoś innego. To udzielam. Z powierza chyba. Zaraz zobaczymy. Piotruś? Ja bym się pokazał coś jakby takie, jakby zaznaczony teren, o, że coś takiego, że to moje, coś takiego. Ale kto to zrobił? Kościół. Kościół, w jakiej intencji? Dlaczego tak zrobił? Dla korzyści. Aha, dobrze. Elu, mamy zdjąć to? Tak, tak. Dobrze. W takim razie ja ci daję teraz moc, Piotruś. Niekwestionowaną. I teraz weź, zdejmij to wszystko i załóż tą klątwę na tych, którzy ją wysłali. I obciąż tą klątwą ich. Co oni na to? Nie. Powiedz im, że to jest wasze. I zostaje wam to na wieki oddane. Zabezpieczam i nikt ani nic nie może tego zmienić. Takie jak łańcuchy. Dobrze. Elu, teraz ja przenoszę cię w przestrzeń. Jesteś 5 kilometrów nad swoim terenem i zobacz, jak teraz ten teren wygląda. Czy tak samo jak wcześniej? Gdy byłaś pod chmurami, patrzyłaś na to miejsce? Czy teraz inaczej wygląda, jak tam została ta klątwa zdjęta? Znaczy, dużo więcej zieleni teraz widzę. Przy tym trawa była taka wypalona, jakby żółta. Dobrze. Ja teraz sprowadzam taki specjalny złoty deszcz. To jest deszcz oczyszczający, uzdrawiający. I naprawiający wszystkie szkody, jakie tu były wyrządzone przez tą klątwę. Ten deszczyk pada, świeci na to słoneczko, czystymi promieniami. Wszystko jest wypłukiwane, resetowane, wzmacniane, wzbogacane. I wszystko w pełni żyje w absolutnej równowadze i symbiozie. Jak teraz to wszystko wygląda? No to już lepiej. Piotruś, jak ty to widzisz? No ładnie. Dobrze. Czy to jest wszystko, Elu? Tak, tak, to jest. Dobrze. Ja policzę do 5, na 5 wybudzisz się, będziesz cudownie się czuła i tak ci to już zostanie. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz, otwórz oczy, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. No tak lekko. Lekko. Tą sesję? Ty się ją ściągnij i pracuj z nią codziennie. Tak, tak. Dlatego, że wiesz, chodzi o to, że jak będziesz pracować, to łatwiej ci będzie jakby pracować nad sobą. Ale to jest tylko taka twoja ścieżka do siebie, a w ten sposób będziesz mogła poznać o wiele więcej rzeczy. Jak nie będziesz z tego korzystać, to znowu przejmą ci jakieś programy głupie i coś i znowu gdzieś utkniesz. A jak będziesz z tego korzystać, zobaczysz, świat jest zupełnie inny, niż myślałaś do tej pory.